No siemanko, uszanowanko, z tej strony Juniorski! And welcome to Roblox! Witam was bardzo serdecznie w Roblox. Od razu tutaj będziemy jechali z grubej rury. Nie będę się uczył w to grać, ponieważ już sobie troszeczkę tam grałem i ogarnąłem parę trybów. Mamy teraz tutaj tryb Rob the Bank i musimy zgarnąć 100 tysięcy milionów eurasów, dolarosów i innych pierdół i tak dalej z banku. Ok, let's go to the bank, mind the traffic. Dobra, czyli pierwsze nasz quest to jest przekroczenie tej ulicy, która jest dosyć ruchliwa. Jeżeli natrafi na nas samochód, to niestety zginiemy. O, właśnie coś... Ja nie wiem, gdzie są te samochody. Jezus Maria! I zabity jestem. Dobrze, że tutaj jest coś takiego jak safe. To jesteśmy znowu teraz tutaj od początku. Dobra, lecimy dalej na Szczecin. Musimy to jakoś przekroczyć. Zobaczcie w ogóle, jakie my mamy ziomalskie fajne spodnie. Te kieszenie, kuźwa mać, ty ja pierdzielę. Dobra, raz, dwa, trzy. Dobra, przejechali. Udało się, dobra. Mamy teraz stage 2. Co tutaj mamy? Put the money in the bag. Hands up. We will hold up the guards. You find your way to the main vault. Okej, dobra, czyli oni tutaj... Co tutaj? Stuff only. Da się to jakoś tutaj otworzyć? Nie da się tego tutaj otworzyć. Ale oni tutaj nas... O, tutaj są ładne bankomaty. Oni nas tutaj będą za nas... Jaką on ma minę? Będą za nas trzymali po to, żebyśmy my sobie... Jaki ty masz zębiska? Po to, żebyśmy mogli sobie tutaj wejść. I za chwilę będziemy zgarniać całą pulę. Dobra, co my tutaj mamy? Musimy tutaj przeskoczyć. Mam nadzieję, że mi się uda, bo tutaj są lasery, które pewnie zabijają. Tak mi się coś wydaje, dobra. Jest safe. O, teraz jest tutaj troszeczkę ciężej, zobaczcie. Fuck. Dobra, udało się. Jednak jestem fest spoko w Roblox. Zastanawiam, co tutaj trzeba zrobić. O, kuźwa, tutaj trzeba do góry wejść. Zastanawiałem się w ogóle, czy grać w to na joypadzie, bo też można grać na joypadzie. Ale jednak stwierdziłem, że wiecie co, będę sobie grał na myszce i na klawiaturze. Nie wiem, jak wygracie. Napiszcie w komentarzach, jak wygracie, czy joypad jest lepszy. O, kuźwa. Napiszcie, czy joypad jest lepszy, czy klawiatura, bo jak sami widzicie, no klawiatura jest troszeczkę dziwna, bo trzeba cały czas się odwracać i tak dalej. W ogóle nawet nie wiedziałem, że ta gra jest dostępna na Google Play Store. Ja wiem, że jestem troszeczkę zacofany, ale już sobie ją ściągnąłem i zawsze jak gdzieś będę w drodze albo coś takiego, to będę sobie obczał jakieś nowe tryby po to, żebym mógł później dla was je nagrać na YouTube'a i żebyście... Dobra, bo tu już jest moje trzecie podejście. I za chwilę będzie 48. Także, tak jak powiedziałem, ogarniam tutaj sobie jakieś tryby, wiecie, jak w robocie, czy tam na pauzie, czy w łóżku, przed spaniem i tak dalej, ogarniam jakieś fajne tryby, żeby później je nagrać na YouTube'a, żebyście się mogli cieszyć razem ze mną, że gramy w Roblox! Czyli taki troszeczkę minecraftowy, survivalowy YouTube. Oni mnie tutaj w konia zrobili, bo to nie jest tutaj do ściany, tylko tu jest taka lekka szczelina. Widzicie? Jest tutaj taka mini turbo lekko szczelina, a ja myślałem, że wiecie jak, że się oprę o ścianę i spoko, nie? Także twórca wiedział, co ma robić. Dobra, quest 300, coś tam. Dobra, jest tutaj ktoś teraz też... O kurde, tutaj musimy teraz na uko skakać! Nie no, spoko. Coś mi się wydaje, że tutaj będzie milion prób, ja może załączę tutaj jakiś licznik, żeby... Żebyście wiedzieli, ile razy ja zginąłem, bo to jest po prostu masakra. O kuźwa, zobaczcie, jak mi dobrze idzie. Widzieliście to? Jestem po prostu najlepszy. Swego czasu zastanawiałem... O, co tutaj... Co tutaj są w ogóle za papierologia? This is a strange room, giant papers, shit everywhere. No dokładnie, właśnie to widzę. Ja się zastanawiam, co to tutaj kurde ma być, że tu jest tyle papierów do wypełnienia. Zobaczcie, i po... O kuźwa mać. I potem będziemy sobie tutaj skakali, to jest po prostu maraz. To jest po prostu maraz. Mam nadzieję, że tutaj nikt mnie za chwilę... Mam nadzieję, że za chwilę mnie tutaj nikt nie dogoni, bo już widzę, że jeden gość już wszedł przed chwilą, już ma czwarty level. A ja dalej nie umiem przejść tego, kuźwa, piątego, czy tam szóstego. Ja pierdzielę, nie? O Boże, dobra. Mam nadzieję, że mi się teraz uda za tym 48 razem. Op. Op. O, ja w ogóle nie podskoczyłem, tylko ja tak lewitowałem troszeczkę, widzieliście to? Dobra, jest fajnie, jest pięknie, teraz chodzimy teraz tutaj na samą górę. Mam nadzieję, że... Aha, dobra, czyli... Jest safe, jest fajnie, jest pięknie. Co my teraz tutaj... Okej, dobra. Dobra, ja myślę, że jak ta taśma nas będzie ciągnęła, to my po prostu... Musimy tylko podskoczyć, ale widocznie też trzeba tutaj biec, widzicie? Coś takiego, bo wtedy zwalniamy. To takie troszeczkę głupie, no ale niech będzie. Dobra, to nie było w sumie aż takie ciężkie, ale później, na sam koniec sobie zagramy jakiegoś, wiecie jak, speedruna. Dobra, speedrun będzie fest. Dobra, tam już ktoś zrezygnował. Jeden jest na pierwszym poziomie.
Tamten był na czwartym i już po prostu zrezygnował. Ja się zastanawiam, co tutaj trzeba zrobić, ale wydaje mi się, że trzeba tutaj skakać. Ale to chyba nie będzie aż tutaj takie ciężkie, takie super turbo, super hiber, mikro i tak dalej. W ogóle zastanawiam się, kto trzyma pieniądze w takim banku. Jest tutaj gdzieś safe? Nie ma tutaj safe. O, tu jest safe, dobra. O kuźwa, co to jest? Walk over this wire, be careful, this laser and the, that yellow ground looks deadly. Jaki yellow ground, jak tutaj jest blue ground? O kuźwa, naprawdę będę musiał tak iść? Nie, no ja nie wierzę. Ale ja nie widzę... O-o. Dobra, to sobie teraz lecim. Lecim. To jest super mega turbo skupienie, bo to jest niemożliwe, że ja po prostu nie dość, że idę na takiej lince, to jeszcze kuźwa muszę tutaj laserów unikać. O Boże, Bożenko. Dobra, to chyba tutaj nie jest jakieś takie super turbo ciężkie. Zobaczcie, no przecież tutaj tylko taki mini laser był. Dobra, mamy save. Mamy save, jesteśmy na 10 poziomie. The vault is way too strong to open, time for plan B. Go up that wire. Gdzie? A tutaj do góry, okej, dobra, spoko. Nie wiedziałem, że tędy będę musiał wejść. Spadałem, czy mi się tylko wydawało? Zobaczcie, tam nawet helikopter leci. Jakie tutaj są w ogóle wielkie... Ej, co teraz jest grane? Dlaczego my się tak ślizgamy? I dlaczego musimy iść tak aż super turbo, hiper mega turbo do góry? Fat Peps on YouTube. Zapraszam na jego kanał. Tutaj macie cały czas reklamy. Zastanawiam się w ogóle, co z tym gościem, który jest cały czas na pierwszym poziomie. Bo jeden już był prawie na piątym. O, jest, dobra, heavy. Już prawie tam zleciałem. Widzieliście, to prawie tam spadłem, dobra. To nie było aż takie ciężkie. Dobra, tutaj też pewnie to trzeba przeskakiwać, tak mi się wydaje. Także to nie jest aż jakieś takie hiper, super, mega, hiper ciężkie. Dobra, mamy kolejny poziom. Co to jest? I think the creator of this map ran out of obstacles ideas. Let's cross the red stuff. Okej, dobra. Czyli twórca tej gry miał downa, w skrócie. Dobra. O kurwa. Ja jestem ciekaw, czy mi się uda speedruna zrobić. Ale wiecie jak, tak bez jakichkolwiek skuć tutaj, żebyśmy nie tracili żadnych żyćków. O. Gdzie teraz? O, what is this stuff? Gdzie ja mam teraz iść? Tutaj? Nie no, tego się już nie będzie dało przejść, przecież tam się nie da przeskoczyć. Chyba, że w Roblox da się skakać podwójnie, ale nie, w tym trybie się akurat nie da skakać podwójnie. Hop, 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 o! Nie no, ja nie wierzę, bo po prostu tutaj myszki się nie da tutaj akurat w tym trybie zablokować. W niektórych trybach się da zablokować, wiecie, jak shiftem i tak dalej, a tutaj się nie da, dlatego jest to troszeczkę ciężkie, muszę wam powiedzieć. Dobra, i... Dokładnie, kolego, zastanawiam się razem z tobą, co to tutaj twórca umieścił, chyba że my jakoś źle idziemy. Może my tam musimy iść? Zobaczcie. Może on nas w konia robi? Tutaj sobie wejdziemy. Zablokowałem się. Ja dostaję klaustrofobię, proszę cię, wypuść mnie stąd, proszę, ja cię bardzo proszę, no wypuść mnie stąd. Uda się, nie no, nie udaje się, no. Nie udaje się w ogóle, jest, patrz, udało się, kuźwa macie, już dostałem naprawdę jakieś klaustrofobii, to nie może tak być. Ale teraz tak czy siak się teraz już tutaj skujemy, zobaczcie, bo nie skoczymy na to. Skoczyłem, ale z odpadniętą głową, widzieliście to? I teraz tutaj, patrz to. No, nie da się na to wskoczyć, nie da się, po prostu się nie da. Udało się, kuźwa mać, udało się. Ja myślałem, że już będę musiał tutaj kliknąć na shop i sobie kupić jakiś podwójny skok. Widzicie, Gravity Coil, że wiecie jak, że twórca nagle stwierdził, że a, jednak zrobię tak, że ta gra będzie niedarmowa. I on nie szczymia, nie, on naprawdę nie szczymia zaraz. Proszę was, dlaczego ten poziom jest taki ciężki, no kuźwa mać, no. A kolejny, no nie da się tego przeskoczyć, ja wtedy to nie wiem co ja nacisnąłem, ale ja po prostu nie... Dajcie mi kontakt do tego twórcy, bo ja go zabiję za tą grę. Ja ją albo go zabiję za tą grę. Dajcie mi kontakt do niego. Ja już do niego będę pisał, dzwonił. I nawet do niego pojadę. Jest, kuźwa, udało się. Jest! Nie! Okej. Jest! Kuźwa, udało się! Gdzie teraz muszę iść? Tutaj? Proszę cię, niech tutaj będzie safe, proszę cię. Niech tutaj będzie safe, proszę cię. Dlaczego nie ma tutaj save'a? Tutaj do góry muszę wejść, naprawdę.
Naprawdę muszę aż tędy tutaj do góry wejść, dopiero tam u góry być. Ej, znowu tutaj ten helikopter leci, co jest z nim nie tak? It's risky, but we must go over this rusty balcony. Ja pierdzielę. Powiedz mi, co to jest za bank, nie? Wow, wow! Widzieliście to? Widzieliście to? Patrz to! Patrz to! Patrz to! Patrz to! Patrz! Wiecie co, ja sobie tutaj podpiłem teraz joypada, może tutaj będzie lepiej mi się na joypadzie grało, bo na tej klawiaturze i na tej myszce to jest po prostu katastrof. Ręce mi odpadły. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Widzisz jak dobrze? Sześć. Nie! Dlaczego on dwa razy podskoczył? Bo mam znowu zaklejony ten joypad, kuźwa, jakąś herbatą czy jakimś innym gównem. Okej? Okay. I teraz tutaj, patrz. A nie, tu jest chyba drabinka, nie? Okej, okay, dobra, tutaj muszę iść po drabince do góry. Ale to jest kuźwa risky. Ale to jest kuźwa whisky risky. Dobra, co teraz tutaj trzeba zrobić? Mamy kolejny poziom. Tutaj pewnie trzeba wybrać jakąś dziurkę. O Boże. O Boże. Która będzie... Może ta. Jest! Udało się! Udało się, kuźwa, za pierwszym razem. Dziękuję ci bardzo, twórco, że jesteś najlepszy na świecie. Już nie muszę do ciebie przyjeżdżać i ci nic zrobić, bo na joypadzie się jednak lepiej gra w tą grę. Także jest fajnie, jest pięknie, jest fajnie, jest spoko. Dobra, co tutaj mamy? Przeskok? Hop! A nie, nie trzeba. Jezus Maria! Dobra. Ja nie wiedziałem, że te... Gdzie ja to... Aha, tutaj muszę iść do góry. Ja nie wiedziałem, że te lasery będą do mnie jechały, wiecie o co chodzi? Ja myślałem, że ja po prostu to muszę przeskoczyć. Jakiś laser, straty pierdate i to będzie wszystko, nie? A tu jednak proszę was bardzo. Takie buty. Gdzie to jest? Jak to idzie? Okej, dotąd. Okej. I idzie, dobra. I hop. I hop. I hop. I hop. I hop. I hop. Nie było to ciężkie. No w ogóle nie było ciężkie. Chyba, że tutaj coś się znowu stanie. Ile tu jest kuźwa kasiory! Już jesteśmy blisko. Ja to czuję, że jesteśmy super turbo blisko. Ja się tylko zastanawiam. Czy nie będzie tutaj trzeba... Da się tutaj schylać, kucać albo coś takiego robić? Czy tutaj nie będzie trzeba później przed policją uciekać? A, to nie. Chciałem powiedzieć, że to nie jest ciężkie, ale jednak to jest bardzo ciężkie. To nie jest ciężkie, naprawdę. No, juniorski, dawaj. O! Widziałeś? To nie było super turbo ciężkie. Dobra, tutaj coś jest i tutaj można chyba sobie wejść na kawę. Co to tutaj jest? Tu jest jakiś strażnik. Tylko co on robi? Halo? Halo, co ty tutaj robisz? A on śpi! Go to w ogóle nic nie obchodzi, co tutaj się dzieje. Pionier? Naprawdę to jest pionier? O kurde, muszę tutaj cenzurę zrobić, bo to jest lokowanie produktu. Ty, on tutaj śpi, on to ma wszystko gdzieś. Jaki kuźwa gościu ty. Dobra, lecimy teraz tutaj. Czekaj. Ja to... Nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Czy mam przejść pod tym? Czy to przeskoczyć? Nie, odtąd muszę... A nie, dobra, już się przestraszyłem. Dobra, czekaj. Czekaj, ja to muszę zobaczyć. Tak? Dobra, udało się. Czekaj. Dobra. I tutaj? Dobra, udało się. To nie było ciężkie. This drill is amazing! Dobra. No, ale kuźwa... Przewiercił dziursko na wylot. Da się tutaj coś kliknąć? Nie, tutaj się nie da nic klikać. Dobra, niech będzie. Ja teraz tutaj wskakuję. Jest kasa, kuźwa, jesteśmy! Jest kasa, zobaczcie ile tej kasy tutaj kuźwa jest. Yes, we did it! Now let's go out of here! Udało nam się, ale to po co ja tutaj miałem przychodzić, skoro tutaj już inni też byli? To po co ja tutaj miałem przyjść? Jaki bezsens ty, dobra. Lecimy teraz do góry. Wydaje mi się, że będziemy musieli jeszcze przed jakąś policją uciekać, albo coś takiego, że może tutaj wejdzie tych 20 poziomów i dopiero teraz to będzie super turbo, mega, hiper turbo ciężkie, jak nas helikopter będzie gonił, albo coś takiego. Dlaczego my spadamy? Ja cały czas wchodzę do góry. Aha, okej, okay, dobra, bo sobie daję kamerę na dół, to wtedy idziemy na dół, wiecie o co chodzi. O, o! prawie spadłem, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda z tą kamerą i tak dalej, jak to działa i tak dalej. O Boże, dobra, jesteśmy już prawie na samej górze, na samym szczycie. Zobaczcie, tutaj już jakaś poświat... Co się teraz stało? Co się teraz stało? Okej, dobra, czekaj, ja sobie tutaj zrobię save'a i on coś tutaj znowu do mnie gada. Okej, let's wait for the helicopter to arrive. Jump on when it arrives. Okej, dobra, tutaj gdzieś ten helikopterek slata. Tylko gdzie on, kurde, jest teraz w tym momencie? Okej, dobra, tu jest. Okej, dobra, nie widziałem. Nie widziałem. Muszę na niego jeszcze troszeczkę poczekać. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba czekać wieczność.
O, Demisa 123 wszedł. Niech on zobaczy, na którym ja już jestem levelu. Bo już jestem na 18, a on jest dopiero na pierwszym. Może stąd sobie... Nie, skoczymy sobie stąd. O, coś takiego zrobimy. To wtedy będzie chyba spoko, tak mi się wydaje. Tam samochodziki jeżdżą, czyli tam jest początek mapy. A my chyba gdzieś tam na tą plażę chyba pojedziemy, tak mi się wydaje, nie? W ogóle... Mega, super, hiper, turbo, duży jest ten bank. Dobra, już helikopter jest przygotowany. Ja nie wiem, jak ja się go mam chycić. Czy mam wskoczyć do niego, czy mam po prostu na niego wskoczyć. Czekaj, jak to zrobić? Okej, dobra, wskoczyłem do środka. Wskoczyłem, kurde, do środka. Jestem w środku, zobaczcie, jaki tu jest piękny kokpit. Normalnie aż pozazdrościć, nie? Normalnie aż pozazdrościć. Dobra, uciekamy teraz helikopterem i co się stanie? Może wylądujemy tam na tej plaży. Ja tam widziałem z daleka jakąś plażę. Tam jakaś plaża była. Widzicie tam na samym końcu? Wydaje mi się, że tam wylądujemy. O kurde, normalnie pozazdrościć temu helikopterowi. Dup! Co się teraz stało? Helikopter się rozpierdzielił. Co my tutaj mamy? Tu jakieś easter eggi? Co to jest? Co to tutaj wszystko jest? Jakieś kolory, jakieś bloki, coś tam. Dobra, tutaj mamy save, bo żeśmy przecież jeszcze nie zasejwowali. Well done, now let's relax and enjoy being rich. Take the helicopter to explore the city. Okej, dobra, czyli możemy sobie polatać i wyeksplorować troszeczkę świat, także udało nam się, może za 48 razem coś takiego, ale udało nam się, wejdziemy sobie teraz do helikopterka. O kuźwa, co się teraz stało? Helikopterek zniknął. Hej, gdzie jest ten helikopter? Helikopter, on jest tutaj za mną. On znika, dlaczego on znika? Co się teraz dzieje? Jak ja mam zrobić explore the city? Skoczyłem, no ale, okej, dobra, czekaj. No czekaj. No. Nie da się. Explore the city. No i co mam teraz tutaj zrobić? Jak to znika, to się zbugowało, patrz to. Halo. Halo, ja chcę sobie helikopterem. Jest! O kuźwa, co teraz się dzieje? Co teraz się dzieje, naprawdę? Do góry nogami musimy lecieć? Nie no, nie wierzę. Ej, ale czekaj, ja chcę troszeczkę zawrócić. Na spokojnie, czekaj, bo tutaj się chyba lepiej będzie myszką latało, tak mi się coś wydaje. O, widzisz? Jednak... Ja pierdzielę. Jak tutaj się kuźwa lata. Patrz to. Patrz to, do góry nogami lecimy. Nie no, nie wierzę, naprawdę nie wierzę. Lecimy sobie helikopterkiem jakimś śmiesznym. Chyba to. Ciekawe, czy da się nim rozwalić. Nie da się rozwalić. Da się rozwalić. Boom, kabum! Mam nadzieję, że wam się ten odcinek z Roblox podobał. Piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli jeszcze tryby zobaczyć. No i jeżeli wam się ten materiał nie spodobał, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!